pokazać oryginały, a fotografie postanowiliśmy zmieścić po prostu w tym wydawnictwie. Także ono utrwala, właściwie można powiedzieć, oprócz tego aktu, który już reklamował, akt rzeczywiście w ramie obrazu jest zamontowany karnisz, zasłonka wisi, no my odsłoniliśmy, ale jak ktoś uważa, że jest bardziej pruderyjny i uważa, że trzeba zasłonić, to może w jakichś momentach zasłoniono ten obraz. I w związku z tym to jest jedyny z naszych zbiorów pokazany w tym. Natomiast poza tym są inne obrazy pani Małgorzaty Ładomaciągowej, które uprzejmie nam głównie Muzea Krakowskie, Muzeum Narodowe, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Krakowa i Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Za momencik powiem troszkę o tym więcej, ponieważ Wawel na przykład jest spadkobiercą pamiątek, znaczy w większości zabytkowych mebli, zegarów, dywanów i obiektów takich artystycznych, które mieli w swojej kolekcji Państwo Maciągowie. Bo ona uczyniła Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu swoim spadkobiercą. I jest wymieniona na takiej tablicy, jak się wchodzi na dziedziniec, znaczy jak się wchodzi do komnat królewskich, na Zamku Królewskim na Wawelu, jest taka tablica, gdzie jest 31 takich najbardziej przez Wawel cenionych ofiarodawców. I jest tam nazwisko Małgorzaty Ładomaciągowej. Podany jest to, prawda, rok 1970, ponieważ wtedy testament się uprawomocnił. Małgorzata Ładomaciągowa zmarła 50 lat temu, w listopadzie 1969 roku. I z tej właśnie, żeby upamiętnić jej, no po prostu ją jako taką naszą też bardzo, no myślę, że jeśli chodzi o nas, to jedna z trzech najwybitniejszych ofiarodawczyń, bo u nas jej dar 60 lat swojej twórczości zapoczątkował dary innych osób, Michała Borucińskiego, pani Karpińskich, pani Szczurowskiej, Buchczewy. Po prostu są w naszych zbiorach, to są ludzie w jakiś sposób związani wszyscy z Siedlcami. W związku z tym cieszymy się, że możemy tutaj prezentować twórczość ludzi z tego regionu i no i z całą pewnością Małgorzata Ładomaciągowa była tą osobą, która zapoczątkowała tą no można powiedzieć, że falę tego ofiarowywania tych darczyńców, grupę tych darczyńców, którzy się przyczynili do naszych, ja tutaj reprezentuję zbiory sztuki muzeum, ale również dostajemy całe mnóstwo innych pamiątek po osobach związanych z Siedlcami, także dział historyczny został zapoczątkowany szablami Adama Maciąga, męża Małgorzaty Ładomaciągowej. Zbiory historyczne zostały właśnie zapoczątkowane tymi zbiorami, a ciągle się rozrastają też dzięki różnym ofiarodawcom, więc my jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy, no, którzy chcą w jakiś sposób naszą placówkę wspierać ciekawymi eksponatami, muzealia. Ale no, dzisiaj.